Jeżeli mowa jest o darmowych instrumentach i darmowych samplach, to trzeba przypomnieć, że z klawiaturą dostaje się niejako na zachętę darmowe, no już w cenie klawiatury, instrumenty i sample. I tak, z klawiaturą Akai MPK Mini otrzymuje się trzy wirtualne instrumenty. Wirtualne pianino albo wirtualny fortepian w 30 wersjach brzmień. Wirtualne pianinko walizkowe, czyli takie elektryczne organy charakterystyczne dla brzmień powiedzmy rocka progresywnego z lat 70., coś takiego. I tam tych brzmień jest około 300 do wyboru. Oraz syntezator hybrid, który posiada około 2000 brzmień, presetów i posiadając taki instrument, to już można stworzyć naprawdę całkiem zaawansowaną elektroniczną muzykę. Tak więc, jeżeli ktoś zakupił nową klawiaturkę, to i zabawa w tworzenie muzyki go wciągnęła, to radzę jednak wtedy taki instrument zarejestrować, programy pobrać i z nich korzystać. Nie ukrywam, że zwłaszcza program Hybrid przypadł mi bardzo do gustu. Można również wtedy otrzymać niewielką, co prawda, porcję darmowych sampli, które można wykorzystać przy swoich muzycznych produkcjach. Jeżeli natomiast ktoś jest szczęśliwym posiadaczem klawiatury firmy Alesis, to prawdopodobnie razem z tą klawiaturą otrzyma wirtualny instrument Xpend. Ja wszystkie te instrumenty już prezentowałem na moim kanale, w związku z czym odsyłam tutaj ciekawych do odszukania odpowiednich pozycji. Wirtualny instrument Xpend jest również bardzo fajny i w zasadzie na początek wystarcza. I to na taki bardzo długi początek. Posiada około 2500 brzmień, presetów i właściwie wszystko, co jest potrzebne, można tam znaleźć. I dla początkującego muzyka zupełnie to wystarcza. Dla początkującego producenta, no powiedzmy, do brzmień elektronicznych miałbym pewne zastrzeżenia, ale naprawdę bardzo dużo można z tym instrumentem zdziałać. I tutaj w ogóle mała uwaga, jeżeli ktoś chciałby się stać posiadaczem wirtualnego instrumentu Xpend, to nie radzę go kupować na stronie, tylko zrobić to, co ja zrobiłem, czyli zakupić instrument, do którego ten Xpend, zakupić klawiaturę, do której ten Xpend będzie dołączony i wtedy taki program wyjdzie dużo taniej, być może nawet ze 3 razy taniej. Od czasu do czasu można trafić na jakąś ciekawą promocję i podobno nabyć Xpenda naprawdę dużo taniej. Mi się to nie udało, tak więc proszę to potraktować jako legendę. Jeżeli komuś spodobało się tworzenie muzyki w programie MPC Beats, to może myśleć o upgrade'zie programu MPC Beats do pełnej wersji. I tutaj podobna rada jak z programem Xpend, nie należy tego robić. Gorąco odradzam tego typu upgrade i nie należy kupować tego programu na stronie producenta, ponieważ się przepłaci. Należy rozważyć kupno kontrolera MPC Studio w sklepie muzycznym i wówczas w cenie około 1000 zł również otrzyma się pełną wersję programu MPC ze wszystkimi wtyczkami i instrumentami. Ja zakupiłem używany kontroler MPC Touch. To jest stare urządzenie, które swoją premierę miało, no nie chcę skłamać, ale podejrzewam, że około 5 lat temu, jeżeli patrzę po dacie publikacji filmów, na których ten produkt był prezentowany, i ten
i ten kontroler już nie jest w sprzedaży. Nie można go kupić nowego w sklepie muzycznym. Natomiast można kupić używane urządzenie i w cenie około 1500 zł, mniej więcej tak kształtują się obecnie ceny na OLX, można dostać naprawdę bardzo praktyczne urządzenie i po zarejestrowaniu również ma się dostęp do pełnej wersji programu MPC ze wszystkimi wtyczkami i wszystkimi instrumentami. Co ciekawe, to co się otrzymuje nie jest tym, co jest opisane na pudełku i ja na przykład tego nieszczęsnego Xpenda również w ten sposób kolejną licencję otrzymałem. Można więc powiedzieć, że niepotrzebnie kupowałem tą klawiaturkę Alesis, ale jest ona tak śliczna, że bardzo się cieszę, że ją mam. Sprawia mi dużo radości i jakoś nie mogę się z nią rozstać, pomimo nie najwyższej jakości wykonania i nie najwyższej funkcjonalności tego przedmiotu. To jednak raz na jakiś czas bardzo chętnie ją podłączam i z nią i z niej korzystam. Tak więc gorąco polecam tą drogą zdobyć pełną wersję oprogramowania. Dodam może jeszcze, że program MPC jest zdecydowanie jednym z tańszych programów typu DAW, jednym z tańszych programów do tworzenia muzyki. Istnieją zresztą programy darmowe i bardzo przepraszam, bo w tym momencie nie pamiętam nazwy, ale jest program i nie jestem pewien, czy to jest przypadkiem program Cubase. Jeżeli nie zapomnę, to zamieszczę tą informację w opisie. Jest również program LMMS. Również jest to darmowy DAW, które można pobrać i w tych programach muzykę tworzyć. No niestety trzeba te programy opanować, ale jeżeli opanuje się jeden program, no to wtedy z drugim pójdzie już dużo łatwiej. W tym miejscu chciałbym zdradzić pewien sekret, ale troszeczkę mi nie wypada, dlatego umówmy się, że zamieszczę w opisie link do pewnej tajnej informacji. Mogę sobie pozwolić na udzielenie tej informacji, skoro mój kanał nie cieszy się zbytnią popularnością, ale istnieje pewna metoda, jeżeli chodzi o pobranie na przykład paczek sampli, czyli rozszerzeń do programu MPC Beats. Można wykorzystać nieuwagę firmy Akai i zupełnie gratis pobrać kilka paczek sampli, te, które są dostępne razem z kontrolerem MPC Studio. No, umówmy się, że nie będę robił takiego filmiku. Powiem tylko, że należy wejść na ich stronę i obejrzeć bardzo uważnie stronę prezentującą ten produkt MPC Studio. I radzę zwrócić uwagę na to, co jest tam do pobrania, zwłaszcza na górze strony. I jeżeli ktoś zakupił nową klawiaturę Akai MPK Mini i korzystał z menadżera oprogramowania i wejdzie na stronę Akai, to myślę, że już się domyśli, co należy zrobić i można spróbować i powiem, że ta metoda działa i proszę sobie rozważyć samemu, na ile jest to w zgodzie z sumieniem. Natomiast zupełnie, będąc już zupełnie w zgodzie z sumieniem, można pobrać programy, które są dostarczane do niektórych klawiatur. I tak, z klawiaturą Akai MPK Mini dostaje się link do korzystania z programu Pro Tools First. Przy czym proszę się tutaj specjalnie nie cieszyć, ponieważ ten projekt został już zarzucony i zdaje się, że już nie jest dostępny. Ja próbowałem z tego programu korzystać i tu dwa problemy. Po pierwsze, ten program bez zewnętrznego interfejsu audio nie uruchomi się i nie uruchomi się bez dostępu do internetu. I jest to kolejny program do opanowania. Nie ukrywam, że wydał mi się niezbyt atrakcyjny. Przede wszystkim wymaga również monitora o bardzo wysokiej rozdzielczości. Tak więc ja korzystanie z tego programu zupełnie zarzuciłem i nie będę się na ten temat wypowiadał. Jest to już
naprawdę profesjonalny program, a jego darmowa wersja, no cóż, jest okrojona z profesjonalnych wersji i nie oferuje dużo więcej niż program MPC Beats. Podobnie jest z dostępnym z niektórymi klawiaturami programem Ableton Live Lite. Zwracam uwagę na ten ostatni człon Lite. On również jest okrojony do 8 śladów MIDI i w dodatku korzystanie z tego programu wymaga rejestracji. Razem z klawiaturą otrzymuje się kupon papierowy, na którym jest podany kod, który należy pracowicie przepisać i dokonuje się wówczas aktywacji licencji razem z menadżerem licencji iLog i można wówczas z takiego programu, z takiej okrojonej wersji Abletona korzystać. Próbowałem to robić, ale jakoś też nie zakochałem się chwilowo w tym programie, dlatego również nie będę się wypowiadał. Pełna wersja Abletona kosztuje, taka już zupełnie pełna ze wszystkimi wtyczkami, to jest wydatek około 2,5 tysięcy złotych. Myślę, że nie warto w tą stronę iść na samym początku, że warto taki wydatek ponieść, myślę, że najwcześniej po roku zabawy w tworzenie muzyki. Podobnie jest z programem FL Studio, który również dostępny jest za darmo, ale niestety darmowa wersja po pierwsze nie umożliwia dogrywania wokalu, co zresztą można zrobić w darmowym programie Audacity, ale oczywiście o wiele lepiej, jeżeli można to zrobić wszystko w jednym programie. I ta darmowa wersja FL Studio ma jeszcze takie ograniczenie, że niestety po zamknięciu nie można już otworzyć projektu, nad którym się pracowało i trzeba zaczynać całą zabawę od nowa. I na tym mój cykl filmików dotyczących rozpoczęcia tworzenia muzyki za darmo zakończę. Mam nadzieję, że przekazałem wszystkie informacje, które umożliwią rozpocząć za niewielkie pieniądze przygodę z tworzeniem muzyki. Jeżeli filmiki się spodobały, będę wdzięczny za zasubskrybowanie kanału oraz za łapki w górę. Jeżeli potrzeba jeszcze jakichś informacji czy wyjaśnień, bardzo proszę pytać w komentarzach pod filmikiem i pod filmikami. No, dopóki ten kanał jest mały, mam możliwość odpowiadania na pytania, które pojawiają się w komentarzach. Nie jest ich na razie zbyt wiele. No, oczywiście nie mogę obiecać, że na wszystko odpowiem, bo nie jestem wszechwiedzący. Bardzo dziękuję i zapraszam do oglądania pozostałych filmików na moim kanale.